chciałaś? No idź do pani. No zrób zdjęcie, zdążysz. Witam serdecznie, Billy Sparrow! Niedawno byłam we Wrocławiu na meetupie, to była moja pierwsza impreza tego typu. Jeżeli ktoś nie ogarnia, to jest coś takiego, że przyjeżdżają widzowie i jest dużo youtuberów i robimy sobie zdjęcia, podpisy rozdajemy, gadamy i w ogóle spotykamy się. I wow, spotkałam tam bardzo dużo ludzi. Porozmawiajmy o nich. Ci, którzy przychodzą z rodzicami. Jesteś otoczony w takim kółeczku bardzo młodych ludzi, którzy stoją bardzo długo po to, żeby móc przez chwilę jakąś interakcję z tobą podjąć. Natomiast nagle pojawia się ktoś dorosły, trzyma swoje dziecko i tak. Niech pani podpisze. To jest bardzo słodkie i świetne, że rodzice przyjeżdżają ze swoimi dziećmi, które są za małe, żeby móc samemu pojechać na coś takiego. Ale czasem mam wrażenie, że rodzic ma większe ciśnienie na to, żeby to dziecko się ze mną zobaczyło niż ono samo. Ale turbo słodka rzecz. Podszedł do mnie taki bardzo mały chłopiec. On był teraz z rodzicami, no ja się w ogóle nie dziwię. On był dosłownie taki. Był tak śliczny, tak słodki. Kiedy nachyliłam się do niego i zapytałam, jak ma na imię, to powiedział Kajtek. I ja jeszcze raz zapytałam go, jak masz na imię, żeby się upewnić, bo to mi się wydawało niemożliwe, że ktoś może być tak uroczy i jeszcze nazywać się Kajtek. Ludzie, którzy robią sobie zdjęcie i ogólnie nic nie mówią i właściwie to jest dziwne, ja nie oceniam. Różnie ludzie mogą reagować na spotkania z ludźmi, z którymi chcieli się zobaczyć, ale jakby ja się staram wejść w jakąś interakcję, bo myślę, że to jest miłe powiedzieć coś, zapytać, a ktoś jest dosłownie, to co ja teraz pokażę, to nie jest przerysowane, ale ludzie robią tak. I ja się czuję wtedy, przepraszam, czy ja przeszkadzałam może w tym zdjęciu? Właściwie to może z kartonem w moim kształcie chciałbyś sobie zrobić to zdjęcie? Ludzie dający fanarty i listy. I to jest mega spoko, bo wy mnie dużo pytacie o to, czy będę miała jakąś skrzynkę, ale ja za bardzo nie chcę, bo ja nie chcę, żebyście mi wysyłali rzeczy. Ja nie potrzebuję wsparcia finansowego jakby, więc to jest idealny sposób, żeby mi przekazać na przykład fanart. Dostałam takie słodkie fanarty i na wszystkich byłam w szarej koszulce jakby. Bang! Szare t-shirty to jest moja druga skóra, ja mam chyba 7 takich. I to jest mega super, że to zauważyliście. Nie wiem, kim jesteś, ale zrobię sobie z tobą zdjęcie i chcę twój podpis. Ogólnie jest tak, że kiedy idziesz na taką imprezę jako twórca, można zabrać osobę towarzyszącą. I ta osoba towarzysząca też dostaje taką opaskę jak twórcy. I dokładnie mojej osobie towarzyszącej zdarzyła się taka sytuacja, że podszedł do niego taki chłopczyk i tylko podsunął mu też tę wielką tablicę, żeby mu podpisał. Być może to był Kajtek. O matko, mam nadzieję, że on nie zranił Kajtka. Na co mój towarzysz oczywiście odpowiedział: chłopczyku, chyba nie jestem tą osobą, od której chciałbyś dostać podpis. Chłopczyk nie zrozumiał. Chłopczyk odszedł smutny. No ale dobra, to jest mały chłopczyk, może tak robić. Ale są też tacy nastolatkowie, którzy tak robią i to jest już trochę głupie. Jestem totalnie cool, w ogóle nie robi na mnie to wszystko wrażenia, ale ty możesz zrobić zdjęcie, bo ja nie umiem utrzymać za bardzo. Ja to ogarniam totalnie. Jakbyście zobaczyli mnie robiącą sobie zdjęcie z Taco Hemingwayem po jego koncercie, tak. I ja z miłą chęcią mogę robić te zdjęcia, bo jakby jestem już zawodowcem od tego, tak, bang. Bang. Ja już we wszystkich modelach telefonów wiem, jak się zmienia na front cama i wiem, jak zrobić zdjęcie. Oczywiście jest też mnóstwo ludzi, którzy po prostu jarają się i chcą powiedzieć miłe słowa i to jest przepiękne. Dlatego, że ja byłam kiedyś na takim evencie jako widz. Byłam bodajże 2 lata temu i ja stałam w tych długich kolejkach i ja znam to uczucie, jak to jest spotkać swojego ulubionego twórcę, móc zrobić sobie z nim zdjęcie i dostać od niego podpis i to jest niesamowite, że ja mogę komuś to uczucie podarować, sprawić mu tę radość. Na maksa dziękuję, było super. Nie obrażajcie się przypadkiem o te typy. Ja tak wyrażam uczucia, że się śmieję z ludzi. Buziole.